Rafał, dałeś radę na surfingu dać na wojowniku. Brawo! Dwa lata przygotowań do rejsu dookoła świata, samotnego, bez zawijania do portów. Co czuje żeglarz w momencie kulminacyjnym, w momencie startu? No w tej chwili to ogromne zdenerwowanie i to takie ludzkie bardziej. No, emocje są tak duże, jest bardzo dużo osób, przyjaciół, znajomych, zupełnie obcych ludzi przyszło, żeby mnie pożegnać i to, te emocje w tej chwili są takie największe. Ale ogólnie to spokój. Doprowadziliśmy do... Dla nas jest, dla mnie osobiście jest to duży sukces, bo jesteśmy w takim etapie życia i tego projektu. Łódka stoi przy kei, sklarowana do wyjścia w morze. I to z punktu widzenia w ogóle całej logistyki i przygotowania to jest najtrudniejszy etap i ten etap udało się pokonać. Teraz to już tylko sama przyjemność, żegluga i nic więcej. Panie Janno, Rafał Muszczyński wyrusza w rejs dookoła świata. No, kogo mam spytać, jak nie panią, jakiego rodzaju jest to wyzwanie? No, wyzwanie najważniejsze to jest takie, że jest to osobiste wyzwanie w każdym tym. On ma swój plan z Gdyni do Gdyni i no, będzie trudno. Wiadomo, że tam jest trudno, kawał drogi, różne rzeczy się będą działy. Jakie rzeczy mogą się zdarzyć? No na pewno coś tam się gdzieś urwie, coś się przetrze, to wszystko pracuje. Trzeba pilnować, żeby się nic ważnego nie urwało, prawda, nic tam nie... Także on będzie miał co robić, ale jest to jego marzenie, także życzymy mu jak najlepiej oczywiście i cieszymy się, że może wypływa. Więc w stocie Karavela wielkie podziękowanie dla Andrzeja i Marcina, oni serce w to włożyli w ten projekt, dla Safe Service, Nojka, którzy szyli żagle. Jeszcze? Mamy, dzięki. Jak myślałem o tym, żeby popłynąć świat, to myślałem na jakich zasadach. I 40 lat temu Henryk Jaskuła popłynął z Polski. Dzisiaj jest 11 listopada, Święto Narodowe. Heniu bardzo dużo poświęcił czasu, energii i forteli, żeby ruszyć z Gdyni, bo chcieli go wywieźć gdzieś na Kanary z darem Przemyśla. I to była taka patriotyczna postawa. On całym swoim życiem pokazał, że warto być Polakiem. Minęło 40 lat od tego rejsu Henryka Jaskuły. To jeszcze nikt tego nie zrobił drugi raz na tych samych warunkach. I kluczowa była dla nas ta historia. Ruszasz trasą tą klasyczną, najtrudniejszą. Jakie zagrożenia czyhają na samotnego żeglarza na tych dzikich, nieokrzesanych wodach? No rejs jest z kategorii najtrudniejszych. Można by było pokusić się o to, żeby popłynąć jeszcze ze wschodu na zachód. Wtedy by było jeszcze trudniej, mniej osób pływa, bo wtedy płynie się pod wiatr. My przygotowaliśmy łódkę taką samą trasą jak Henryk Jaskuła, czyli pasatową z zachodu na wschód. Najtrudniej będzie chyba tutaj, gdzie jest mało miejsca, czyli na Bałtyku, Cieśninach Gdyńskich, Kanale Angielskim. Łatwiej będzie na Atlantyku, bo tam jest dużo miejsca. Morza Południowe oczywiście, że w każdym calu. Dajcie, jedziemy. Bo samotna żegluga nigdy nie jest łatwa, ale to jest w pewnym sensie zwieńczenie mojej całej kariery zawodowej, żeglarskiej, portowej kariery. O tym zawsze marzyłem, mam 50 lat i w opinii Henryka Jaskuły, z którym porozmawialiśmy trochę na ten temat, jest to ostatni moment, żeby taką podróż samotnie na warunkach sportowych zrealizować. Żegluga i rejs w głąb siebie, ale też takie podsumowanie żeglarskiego życia mojego.